Poseł na Sejm Robert Warwa z kandydatem na urząd prezydenta Dąbrowy Górniczej. Nowa szansa dla Dąbrowy. Ruszył rządowy program Czyste Powietrze. Dobiega końca 12. edycja Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka. Wrzesień miesiącem dąbrowskiego kabaretu. Witam serdecznie w kolejnym wydaniu serwisu informacyjnego Wiadomości Dąbrowskie. Do wyborów samorządowych został równy miesiąc. Listy kandydatów na radnych zamknięto 17 września. Z dniem dzisiejszym, czyli 21 września, zamknięto także listy kandydatów do komisji, a do 26 września można zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W minionym tygodniu do wiadomości mieszkańców podano informację o tym, że o urząd prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza ubiegać się będzie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości znany zagłębiowskiej społeczności poseł na Sejm Robert Warwas. Więcej informacji o zbliżających się wyborach samorządowych niebawem na naszym portalu. O tym, że zieleń jako kolor kojarzony z Dąbrową Górniczą powoli przestaje mieć zastosowanie z racji nawarstwiających się problemów ekologicznych, mówiliśmy już niejednokrotnie. Jest jednak szansa na poprawę. Od środy 19 września można drogą elektroniczną składać wnioski dotyczące termomodernizacji domów i wymiany pieców w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Daje on szansę na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizację 3 milionom domostw. Dzięki ograniczeniu emisji pyłów zyska na tym stan środowiska naturalnego. W związku z tym niebawem w naszym mieście ruszy kompleksowa kampania informacyjna w tym obszarze. Dobiega końca 12. edycja Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka, który tradycyjnie odbywa się w Dąbrowskim Pałacu Kultury Zagłębia. W piątek i w sobotę odbędą się ostatnie z zaplanowanych w trzecim etapie przesłuchań koncerty finałowe. Jeszcze dziś koncert w kategorii fagot, natomiast jutro zaprezentują się najlepsi waltorniści. Zwieńczeniem tegorocznego konkursu będzie niedzielny koncert laureatów z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, który połączony będzie z galą rozdania nagród. Początek koncertu o godzinie 17. Druga połowa września to czas dla dąbrowskiego kabaretu. Zapraszamy Państwa na spektakl cyrkowy z przymrużeniem oka. Mnóstwo artystów, muzyki i piosenek oraz zaskakujących kostiumów i rekwizytów. Integracja z widownią oraz dynamiczne tempo przedstawienia na pewno nie pozwoli się nudzić. W imieniu organizatorów zapraszamy dzieci i dorosłych 22 września do restauracji Villa Moda o godzinie 12. A już tydzień później, po bardzo udanym zeszłym sezonie, wracają kabarety i soliści na show w ramach Dąbrowskiego Wieczoru Kabaretowego. Tym razem na scenie w klubie Villa Moda o godzinie 20 w sobotę 29 września wystąpią kabaret Czesław, Magda Kubicka, Tomasz Biskup i gość niespodzianka. Na nowy sezon kabaretowy zaprasza gospodarz sceny Damian Kubik. Mamy dla Państwa raport z tego, w jakich działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa brały udział dąbrowskie służby mundurowe. W minioną środę, po raz 12 już można powiedzieć, bo to europejskie działania już po raz 12 goszczą między innymi również w naszym kraju, policjanci z Dąbrowy Górniczej uczestniczyli w takim przedsięwzięciu, które nazywa się Edward. Rozszyfrujmy tę nazwę. Edward to Europejski Dzień Bez Ofiar w Wypadkach Drogowych. Właśnie w środę policjanci z Dąbrowy Górniczej wspólnie z klasą mundurową, z kadetami z klasy mundurowej przy szkole numer 18, czyli tej, która jest przy ulicy Piłsudskiego, przeprowadzili takie działania pod okiem oczywiście policjantów, pod okiem pedagogów. Otóż kadeci właśnie z tej klasy mundurowych uczyli tych najmłodszych, czyli uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, jak przechodzić przez jezdnię właśnie na takiej ruchliwej drodze, jak się bezpiecznie zachować, jak wypatrzeć ten samochód, jak pokazać kierowcy, że się jest widocznym dla niego. To miało miejsce właśnie w dniu wczorajszym. Chcieliśmy w ten sposób zaapelować do
kierowców przejeżdżających obok placówek oświatowych na terenie naszego miasta, aby baczniej zwracali uwagę na to, co się w tym rejonie dzieje, żeby mieli świadomość, że mogą tam pojawić się nie tylko nastolatkowie, których wzrost już jest około 1,50 m, ale również mogą pojawić się na tych skrzyżowaniach czy na tych przejściach dla pieszych również małe dzieci, czyli ci pierwszoklasiści, drugo- czy trzecioklasiści. W ten oto sposób pragniemy zaapelować do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, do kierowców, aby przestrzegali, szczególnie w tych rejonach, przepisy ruchu drogowego, aby przede wszystkim dostosowywali prędkość do obowiązujących w tym rejonach ograniczeń, bo przecież wiadomo, że w rejonie szkół są i wyniesione te przejścia dla pieszych i odpowiednio znakowane. Wystarczy tylko zdjąć nogę z gazu, aby bezpiecznie przejechać. I to właśnie poprzez takie działania chcieliśmy uzmysłowić kierujący w dniu wczorajszym. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie piłkarskich informacji. W ubiegłą niedzielę wszystkie cztery dąbrowskie zespoły rywalizowały w trzeciej kolejce sosnowieckiej B-klasy. Najlepiej wypadła 11 RKS-u Zagłębie, która na wyjeździe rozgromiła ekipę Niegowończyk 7-0. KS Mydlice pokonała rezerwy Będzińskiej Sarmacji 2-1, a w kolejnych dąbrowskich derbach Zagłębia Tuczynowa zwyciężył Promień Strzemieszyce Małe również 2-1. W następnej serii gier Zagłębiak Tuczynowa w Strzyżowicach zmierzy się z miejscową jednością. Promień Strzemieszyce Małe, również na wyjeździe, walczyć będzie z drugą drużyną gminy Psary. KS Mydlice w Zawierciu zagra z Wartą JSP, a RKS Zagłębie na swoim obiekcie podejmie drużynę UKS Sławków. W A-klasie najwyżej notowana dąbrowska drużyna, 11 Przemszy Okradzionów, o kolejne punkty walczyć będzie w Czeladzi z tamtejszym CKS-em. Unia Ząbkowice zmierzy się z Iskrą Psary, a MKS Ujejce w Sarnowie z miejscowymi Błękitnymi. Wszystkie trzy mecze zaplanowano na sobotę na godzinę 16. W lidze okręgowej w najbliższej 8. kolejce znajdująca się na trzecim miejscu w tabeli Tęcza Błędów na wyjeździe zmierzy się z siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. Z kolei występująca w 4. lidze Unia Dąbrowa Górnicza w trzecim z rzędu wyjazdowym meczu zagra ze Slawią Ruda Śląska, aktualnie jedyną w czwartoligowej stawce drużyną, która nie zaznała smaku zwycięstwa. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 11. Sprawdźmy jeszcze, jaka czeka nas pogoda. Przed nami pochmurny weekend. W sobotę 16 stopni Celsjusza z przelotnymi opadami, a w niedzielę 17 stopni. Początek tygodnia przyniesie chłodniejsze temperatury. Poniedziałek pochmurny i tylko 12 stopni, z kolei we wtorek możliwe opady deszczu, a temperatura spadnie do 11 stopni. W środę czeka nas przewaga chmur, a termometry wskazywać będą do 13 kresek. W czwartek cieplej, temperatura podniesie się do 15 stopni. Piątek podobny do czwartku, z tą różnicą, że przewidywane są krótkotrwałe opady deszczu. I to wszystkie informacje na dziś. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu serwisu informacyjnego Wiadomości Dąbrowskie.